Witajcie, dziś porozmawiamy o godzinach. Okay, mam dla Was taki zegar, który pomoże nam w tym przedsięwzięciu. Więc, what time is it? What's the time? What time is it? What's the time? It's 12 o'clock. Jest 12. Jeśli znacie liczebniki, a zakładam, że znacie, a przynajmniej do 30, jeśli nie do 60, będą Wam teraz potrzebne, to możemy zaczynać. So, what's the time? What time is it? Która jest godzina? Na dwa sposoby możemy o to zapytać, albo powiemy komuś: Please tell me the time, or tell me the time, please. Excuse me, what's the time? Możemy na różne sposoby zapytać kogoś o to, a odpowiadając, ktoś zacznie od it is lub w skrócie it's. It's 12 o'clock. Jest 12. Kiedy to będzie pełna godzina, do niej dodajemy o apostrof clock. Clock to duży zegar. Pamiętajcie o tym, więc tak sobie wymyślili. Ciekawie, że mówimy o apostrof and clock. Ta godzina na zegarze. Czwarta, 4 o'clock. What time is it? It's 4 o'clock. What time do we meet every Friday? We meet at 4 o'clock. O której się spotykamy co piątek? O czwartej. Okay, 5 o'clock, 6 o'clock i tak dalej. We meet at 4 o'clock. At. To przyimek właściwy do podawania godziny. O której? O czwartej. At. At 4 o'clock. At 2 o'clock. OK? What time is our lesson? Our lesson is half past ten. Half. Dzielimy zegar na pół. Pół. Jedno half. Pół. Drugie half. Half to pół. Nie czytamy L. Half. OK? Długie A. Ale oni mówią, pół godziny jest po której, a nie do której. Uwaga, uwaga, bo tutaj musimy wtedy wymienić inną godzinę niż po polsku, więc w pół do dziesiątej to u nich jest pół po dziewiątej. Ok? To nie jest pół do, ale pół po, a więc po poprzedniej godzinie, a nie w pół do następnej. So it's half past nine, w pół do dziesiątej. Half, pół, po, past. Past nine. Okay? What time do you start school? I start school at na przykład half past seven. Może ktoś zaczyna w pół do ósmej szkołę. I past służy też do powiedzenia, ile jest po minut. Na przykład it's ten, 10 minut. It's ten past two, 10 po drugiej. It's 25 past 11. 25 po 11. Quarter, kwadrans. It's a quarter past three. Kwadrans po trzeciej. To wtedy, kiedy wskazówki się spotykają ze sobą. It's a quarter past three. Ok? To co, jeżeli brakuje do jakiejś godziny? Iluś minut? Minut? Będzie to, czyli takie do. Jest tyle minut do tej i tej godziny. Na przykład it's 5 to 5, za 5 piąta. A 5 past 5 to 5 po piątej. It's 22:09, za 29. It's a quarter to 1, za kwadrans pierwsza. Ok? To zadam Wam teraz pytanie, jak powiedzieć za dwie druga. Za dwie druga. It's 2:22. Czy tak? No prawie. Jest taka zasada, że jeżeli wartość minutowa nie jest wielokrotnością piątki, powinniśmy tam dodać jeszcze słowo minutes, więc jest 1 minute to 1, za minutę pierwsza. 2 minutes to 2, 2 minuty do drugiej. Więc it's 2:22, niekoniecznie it's 2 minutes to 2. Ok? A teraz porozmawiamy sobie chwilkę o przeszłym słowie być. Pamiętacie? I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are, right? A jakie będą przeszłe formy? Więc nie ja jestem, ale ja byłam, nie ty jesteś, ale ty byłeś. A to jest bardzo, bardzo łatwo, bo mamy tylko dwie formy. Mamy was, I was oraz were, you were. I teraz gdzie będzie was? W I? And he, she, it. I was at work yesterday. Byłam w pracy wczoraj.
You were at school on Monday. Ty byłeś w szkole w poniedziałek. Yeah? He, my brother na przykład, he was in Warsaw last week. Mój brat był w Warszawie w zeszłym tygodniu. She i it też ma was. It was a nice day yesterday. Wczoraj był ładny dzień. It was sunny. Było słonecznie. Liczba mnoga? Wszędzie będzie were. Więc prosty wniosek. Tam, gdzie było are, teraz będzie were. Tak? Tam, gdzie było I am and he, she, it is, jest was. Więc we were, my byliśmy, you were, wy byliście and they were, oni byli. They were hungry. They were hungry, so they ate sausage. Więc jedli kiełbasę. Och, funny. Ok, a pytania i przeczenia? Pytania poprzez inwersję, tak samo jak w teraźniejszych formach czasownika być, więc were you hungry yesterday? Czy byłeś głodny wczoraj? Was I at school 2 days ago or I wasn't? Byłam w szkole czy nie byłam? Yeah. Were you there with him? Byłeś tam z nim? To ty. Okay. Was it a nice day yesterday? Czy wczoraj był ładny dzień? No, it wasn't. No, it wasn't. Yes, it was. Był, tak był. No, it wasn't. Nie, nie był. Yeah. Were you happy when you heard the news? Czy byłeś szczęśliwy, kiedy usłyszałeś wiadomość? Yes, I was. The news was fantastic. Ta wiadomość była cudowna. Tak, byłem szczęśliwy. No, I wasn't. It was so depressing. Tak? Ta wiadomość była załamująca. No, I wasn't. Nie byłem szczęśliwy. Okay? So, yes, I was. No, I wasn't. Yes, you were. No, you weren't. Yes, we were. We were at work yesterday. Yes. Were you at work? Yes, we were. No, we weren't. Nie, nie byliśmy w pracy wczoraj. Were you at the cinema at 7 o'clock on Thursday at 7 o'clock? No, we weren't. We were there at 8 o'clock. Byliśmy tam o 8. Okay? Where were you? Where were you yesterday? Gdzie byłeś wczoraj? I was on holiday. Na wakacjach. Okay? And when were you at school or maybe in the library? When were you? Kiedy byłeś in the library? I was there on Saturday at 11:30. Okay? Byłem tam w sobotę o 11:30. To tyle na dzisiaj i do zobaczenia w następnym odcinku.